I witam moi drodzy w kolejnym materiale na kanale. Słuchajcie, pod koniec poprzedniego mówiłem, że zajmę się zbieractwem danych i no, maksowaniem też broni jednocześnie w Black Ops Cold War, tak więc to też robię. Tryb zombie, zostały mi ostatnie dane do zebrania, myślę, że się uda. Requiem 14 Omega, tutaj zostało mi do zebrania 15 i Maxis 3 dane. A dokładnie tak naprawdę tylko i wyłącznie same dokumenty. Przy okazji jeszcze wykorzystam wszystkie żetony jakie mam dostępne, czyli 2 na 15 minut, 8 na pół godziny, 2 na 45 minut, 5 podwójnych, jeśli chodzi o podstawowe PD. A jak już zabiorę się za broń, no to podwójnych PD na broń na 15 minut mam 16, 13 na pół godziny, 3 na 45 minut, 5 na godzinę. A kto wie, może jeszcze też w międzyczasie użyję na godzinę 2 żetony na karnet bojowy. Tak więc cóż, lecimy. Żetony, dane same się nie zbiorą. Broń sama się, że tak powiem, nie sprawdzi, nie przetestuje się jej. Po prostu się na nią się patrząc tylko i wyłącznie. Tak więc cóż, pani Park, nasze zadanie jest proste. Idziemy zabić wszystkie zombie. Ruszamy. Ofensywa The Pines. Zwiat obszaru z mrocznym eterem. Przetrwa jak najdłużej. No, 8 elitarnych wrogów. Może się uda za złoty puchar zdobyć. Skoro w poprzednich mi się też udało, to dlaczego w The Pines ma mi się również nie udać? Dobra. Tyle, dość ględzenia, moi drodzy. Dziękuję serdecznie za uwagę. No i cóż, do następnego materiału na kanale. Trzymajcie się. Pa, pa!